To jest dla nich takie safari i oni się czują tutaj rzeczywiście bezkarni. W ostatnich 3 latach 3 wilki skusowane z broni palnej znalazłem. Pierwszy raz ktoś praktycznie na gorącym uczynku został złapany. Na polowaniu zbiorowym ginie wilk. Bardzo wiele osób o tym wie. Oni się czują bezkarni. Wjeżdżamy na obszar Magórskiego Parku Narodowego. Występują tutaj wszystkie duże drapieżniki, czyli niedźwiedź, wilk, ryś. I jeszcze dodatkowo żbika można bardzo często tutaj zaobserwować, plus ich ofiary, prawda? Czyli jelenie, dziki, sarny. Zenon Wojtas, z wykształcenia biolog, pracownik Magórskiego Parku Narodowego. Miłośnik wilków. Tropi je, robi zdjęcia i poznaje zwyczaje tych chronionych drapieżników. Dużo miejsc spotkań z wilkami? 1000. To są takie zwierzęta dynamiczne. Często jak w rejonie występują wilki, to cała fauna nie jest taka ospała. Czyli można powiedzieć, że jest taki naturalny rytm. Dosłownie, jest rytm. Ja zajmuję się tak 3 grupami. Liczę młode. Grupa, która tutaj funkcjonuje, 12 osobników. Tutaj najbliżej, na tym terenie, w którym właśnie siedzimy. Atakowały kiedyś? Broń Boże. Psy tak. Psy mnie już parę razy pogryzły, atakowały, ale wilki nigdy. Widzisz, tu masz tropy. Pazury u wilków zawsze są równolegle do siebie. Nie jest to tak duży wilk, na przykład jak ten, co został zastrzelony. Tak widzę po tropie, że tamten miał łapy praktycznie mojej wielkości. Dostałem telefon od myśliwych, którym się nie podoba, że podczas polowań zbiorowych są zabijane wilki. Dojechałem na miejsce, usłyszałem z lasu traktor. Na przedniej łyżce leżał zastrzelony wilk, cały skrwawiony, a obok szedł ten myśliwy, o którym zostałem powiadomiony przez informatora. Biolog na gorącym uczynku przyłapał 2 osoby, które przewoziły martwego, postrzelonego wilka. Był ten rolnik, który jechał tym ciągnikiem i wiózł tego wilka w tej łyżce. No i był ten myśliwy, sterował tym, gdzie tam, jak jechać i w którą stronę. Gdzie było polowanie dzisiaj? Ja nie wiem, gdzie było polowanie. Nie był pan na polowaniu? Nie. I zapytałem ich, dlaczego wilka zabili. Usłyszałem, że oni znaleźli wilka, że on nie wie o żadnym polowaniu i nigdzie nie był na żadnym polowaniu. Jakie polowanie? Nie byłem. Na zbiorowym polowaniu. I byli już bardzo blisko samochodu, do którego tam zmierzali. Czyli ten wilk miał zostać wywieziony, martwy? Moim zdaniem tak. A gdzie pan ucieka? No znalazł go pan, no to gdzie pan uciekasz? Pan myśliwy poszedł, po prostu sobie poszedł do samochodu, mówiąc coś w rodzaju, że i tak mi nic nie zrobicie. Gdzie pan uciekasz? Znałeś tego wilka? Na pewno go obserwowałem i niejednokrotnie tropiłem. Czy takie zdarzenie może mieć wpływ na ich zachowania późniejsze? Jak najbardziej. Jeżeli to byłby wilk z pary rodzicielskiej, to bardzo jest duża szansa, że grupa się rozpada. Czyli mogą młode wilki próbować polować na zwierzęta gospodarskie. Psy, niedopilnowane krowy, owce. I to często się tak później kończy. W tym czasie w otulinie Magórskiego Parku Narodowego polowało jedno z kół łowieckich, które obstawia ten teren. Rozmawiamy z jednym z myśliwych, który był na tym polowaniu zbiorowym. Jak to było z tym polowaniem? Było 6 wilków w miocie, wychodziły gdzieś na jedno stanowisko. Pod strzał wilki się rozbiły, na jednego wyszły 3, na drugiego 2. Ten jeden to... To ten, co nie przeżył, ten, co został zastrzelony. Musiał być ten. Ktoś, kto oddał ten strzał z pełną świadomością. Wiedział, że strzela do wilka. Jeżeli strzelił, to nie miał kompletnie żadnych wątpliwości. Nie ma możliwości, że nie wiem, można go pomylić z jeleniem, sarną czy dzikiem i tak dalej. Po zejściu na zbiórkę już nikt nie rozmawiał. Nie było mowy, kto co widział, kto do czego strzelał. Poszliśmy na obiad.